Witajcie kochani z nad pięknych śniartw na krótko przed zachodem słońca. O, jakie piękne światło. Mówiliśmy dzisiaj o świetle i o latarnikach, którzy przekazują światło, które do nich nie należy. Latarnicy mają za zadanie jedynie czuwać nad jakością lustra. Przekazują światło pochodzące ze źródła. Uważam, że na dzisiaj bardzo ważnym jest, żeby latarnicy się jednoczyli, aby wielkość tych luster była jak największa, bo wtedy osiągniemy jak największą ilość osób poszukujących światła. Spieszę zakomunikować, że ten proces trwa. Właśnie zebraliśmy się nad śniardami tutaj we dwójkę. Obok mnie znajduje się istota, którą przedstawiać nikomu nie trzeba, ale mimo wszystko, tytułem wstępu, niezwykle wrażliwa, ale potężna, potrafiąca rozmawiać z duchami przyrody i żywiołami, sam tego doświadczyłem tutaj. Eddie, chciałbym zaproponować, byś stała się ambasadorem, nazwijmy to, Klubu Zjednoczonych Latarników. Co ty na to? No, bardzo odpowiedzialna rola. Przyjmujesz? Wyzwanie? Tak. No, mogę spróbować. Mogę spróbować. Trudno jest mi się skupić w ogóle na czymkolwiek, jak patrzę na to arcydzieło. Bo to już nawet nie jest dzieło, tylko arcydzieło. Nikt nie stworzyłby tego piękniej i bardziej doskonale. Zgadzasz się, Tomaszu? Absolutnie. Siedzimy sobie, próbujemy tutaj dyskutować, wymieniać poglądy, a w zasadzie odnajdywać wspólne poglądy, bo jak się okazuje, w większości kwestii mamy bardzo podobne pole odczuwania i ocenę sytuacji, tego, co się dzieje z duszą dzisiaj, co się działo od wieków z duszą ludzką, co się dzieje z duszą świata. I tak sobie dyskutujemy, wymieniamy poglądy, a w zasadzie upewniamy się wzajemnie w podobnym postrzeganiu w tej chwili tego przeobrażenia magicznego. Czy tak, Tomaszu? Jak najbardziej. I trzeba podkreślić, że oboje jesteśmy wielkimi optymistami. O tak. Zdecydowanie tak. Tak. I wcale to nie znaczy, że jesteśmy niepoprawnymi optymistami. Uważamy, że świt jest blisko. Tak. Oczywiście. Najciemniej jest zawsze. Tak. Najtrudniej przed metą. Mm-hmm. Najciemniej pod latarnią. Ja ten czas przeobrażenia trochę porównuję do czasu porodu. Mm-hmm. Czyli ten czas przejścia pomiędzy światami jest taki najbardziej bolesny, najbardziej niepewny, uwikłany w zależności, w lęki, w niepewność. I ten czas porodu nowej ziemi, chociaż ona już nastała tak naprawdę, ale czas przemiany to jest tak, to porównanie czas porodu. Tak. Jest też piękne porównanie przejścia przez igielne ucho albo przez najmniejszy, najwęższy punkt klepsydry. Wow. Tak? No, bardzo ładnie. I to jest naprawdę bardzo fajne porównanie, ponieważ ani przez igielne ucho, ani przez ten najwęższy punkt klepsydry nie przejdziemy z bagażem. O, tak, zdecydowanie. No właśnie. Jak wygląda sprawa z tymi bagażami? No tak, jeśli chodzi o te życiowe bagaże, no to każdy z nas ma trochę tych kamieni w swoim plecaku. Jest to dosyć... Było to dosyć obciążające zbierać te kamienie, ale ostatecznie mocno się wyprostowuje kręgosłup wtedy, jak się dźwiga takie ciężary. No bo można albo upaść pod ciężarem tego plecaka pełnego kamieni, albo po prostu umocnić kręgosłup, mięśnie,
a nawet znaleźć sposób i technikę bezpieczną noszenia tych ciężarów. Myślę, że czas je zrzucić. Myślę, że nasz kręgosłup i nasze umocowanie jest już gotowe do tego, żeby nie nosić tego ciężaru. A jeśli chodzi o wszelkie inne bagaże, nie wiem jak ty, Tomaszu, ale ja w zasadzie od ponad roku pozbywam się i pozbywam rzeczy, które nagromadziłam przez całe życie, które cieszyły mnie w swoim czasie, ale ostatecznie dziś nie znaczą dla mnie już wiele, poza jakimś drobnym sentymentem. Więc oddaję, rozdaję, zostawiam, raczej nie wyrzucam, ale przekazuję dalej, bo mam jakąś taką potrzebę od dawna zminimalizować ilość elementów, którymi się otaczam. Zminimalizować maksymalnie ilość rzeczy, które potrzebuję. Wyznaczyłam sobie, chociaż jeszcze nie dotarłam do tego, ale wyznaczyłam sobie mniej więcej 100 elementów, łącznie z kremem do twarzy i jakimiś pierdółkami babskimi, żeby nie mieć więcej niż 100 rzeczy, żeby wiedzieć dokładnie, co mam i w razie czego, żeby móc spakować ten kawałek przestrzeni w jedną walizkę. Nie wiem, czy to możliwe, 100 rzeczy w jedną walizkę. I tu nie chodzi o rzeczy wyłącznie ubraniowe na różne pory roku. Mam wrażenie, że jeśli będę wiedziała, co posiadam i zminimalizuję ilość rzeczy, które posiadam i jednocześnie uświadomię sobie i potwierdzę sobie, przed sobą, że w zasadzie nie potrzebuję tak dużo rzeczy, jak byłam przekonana, że potrzebuję, jak mi wmawiano, że potrzebuję. Każdy z nas stał się na pewnym etapie konsumentem, takim aktywnym. Dzisiaj te wszystkie rzeczy już nie mają wagi, bo jeśli zabiorą nam materię, to zostaje nam tylko dusza, więc im mniej będziemy posiadać, tym mniej właściwie jest do utracenia, jeśli chodzi o rzeczy materialne. Więc ja dzisiaj chciałabym mieć takie poczucie, że mam tylko to, co faktycznie jest mi potrzebne i że mam rzeczy w gotowości spakowane w jedną walizkę, gdybym chciała przenieść się na drugą stronę świata lub na inną planetę lub po prostu gdybym chciała opuścić którekolwiek z miejsc, które będzie stanowiło dla mnie, które przestanie być dla mnie interesujące, inspirujące, bezpieczne. Wiesz, o co mi chodzi? Oczywiście. Sam przeżyłem podobne doświadczenia, wędrując do Santiago de Compostela, słynny Camino, już parę lat temu, ale pamiętam to dokładnie. 800 kilometrów ze wszystkim, co ci jest potrzebne do wędrówki na plecach. I cały czas, przy każdym przystanku, każdego dnia oddawałem coś, tak, żeby było mi lżej. Któregoś dnia w połowie trasy z grupą przyjaciół, bardzo międzynarodową grupą, chodziliśmy przez ulicę jakiegoś większego miasta i oglądaliśmy wystawy w sklepach. I mówiliśmy do siebie, słuchaj, ale próbują nam rzeczy wcisnąć, zupełnie niepotrzebne rzeczy. Bo wtedy człowiek dochodzi do wniosku, że tak, aby żyć, to naprawdę potrzeba niewiele. Tak. A właśnie ta grupa przyjaciół, stwierdziliśmy, że właśnie to było najważniejsze w ogóle w tym momencie dla nas, tak, a nie to, co było w plecaku. Tak naprawdę wszystkie te wystawy, reklamy wołają, dajcie nam pieniądze, dajcie nam wasze pieniądze. Tak tutaj, tak tutaj rzućcie do skarbonki. Spójrz, jaki piękny zachód słońca. Słychać różne odgłosy życia, bo siedzimy na brzegu jeziora. Śniardwy. Przepięknego jeziora. A ja cieszę się bardzo, że mój gość mógł się zrelaksować po koncercie w Augustowie. Bardzo za to dziękuję. Edi przyjechała tu trochę zestresowana, jak widziałem. Obciążona. Obciążona, tak. Obciążona. Ale teraz już wszystko w porządku i szykujemy się do następnych. Koncert. Tak, wszystkie te moje wystąpienia publiczne przez wszystkie lata to były zawsze wyzwania, ale te wyzwania były pod różnym kątem i na różnym etapie mojego rozumienia pracy w showbiznesie i w ogóle rozumienia swojej roli w muzyce, one bywały różne. Dzisiaj
te zmagania są zupełnie nowe dla mnie. I zupełnie jakby nie kleją się ze sztuką, z przekazami, ze światłością, z nową ziemią. Bardzo trudno jest się odnaleźć w świecie, który rzekomo znałam, ale który staje się coraz bardziej obcy dla mnie. Kiedyś godziłam się na życie po sąsiedzku z próżnością, a dzisiaj ta próżność jest dla mnie zbyt brudna. Jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Bardzo ci dziękuję, że mogłam tutaj się wyciszyć i w ogóle odkryć urodę tego miejsca, a przede wszystkim obcować z tobą, Tomaszu, i słuchać. Pewnie każdy mi zazdrości, że mogłam ciebie tak słuchać. I spędziliśmy wspaniały czas. Jestem przygotowana do tego, żeby podnieść następne głazy. A ja już jak je podniosę, to wrócę tutaj, bo mamy dużo pracy. Dzisiaj mieliśmy wspaniałą medytację, drugą zresztą podczas pobytu Edi w kamiennym kręgu. No działo się, słuchajcie, naprawdę działo się. I to wszystko, co się nam pokazywało, napawa takim optymizmem. Tak, jesteśmy bardzo, bardzo podniesieni, umocowani. Trzeba się odsunąć, bo jeszcze dziobnie. Nie dziobnie. No jak to nie, o jak ma dziób, kurde. Miłego wieczoru. Tak jest. Miło, że Pan wyraża troskę. Tak jest. Zamiast nas upominać, że siedzimy za blisko wody, to fajnie. Dokładnie, dokładnie. Kochani piękni ludzie, chcemy Wam powiedzieć, że jest nas tak ogromna ilość, że aż trudno w to uwierzyć. Nie wiedzieliśmy o tym, ale mieliśmy nadzieję, że te istoty światła będą się ujawniały coraz odważniej, coraz gęściej. Ale ja, prawdę mówiąc, myślałam, że to się stanie na przestrzeni 3 lat, nie na przestrzeni roku. Tak więc to przyspieszenie jest bardzo budujące. Jest nas tak ogromnie dużo. Nie wiem, dlaczego to wymaga odwagi od ludzi. Otworzyć się i stać się takim czystym, zgodnym ze światem, bezbronnym, z chęcią odcięcia się od wszystkiego, co było takim obciążeniem. To jest wymaga jakiejś odwagi od ludzi, tak jakby było to tak nowe, tak bardzo tego nie znają, że ogromnie się tego boją. Czasem myślą, że lepiej jest pozostać w świecie, który znają, nawet jeśli ten świat jest obcy. Wrogi, właściwie nie obcy. Wrogi, ale znajomy. Tak, to jest ta słynna strefa komfortu. Właśnie. Dokładnie. A wolność znajduje się poza strefą komfortu. W strefie komfortu trudno znaleźć wolność. To jest niemożliwe praktycznie. Jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. I pięknym jest to, że te osoby, które wybrały światło, odnajdują się coraz szybciej. No my jesteśmy dobrym przykładem tutaj też. Tak. To jest bardzo, bardzo budujące, kochani ludzie, którzy nas słuchacie, kiedy odnajduje się kolejne i kolejne i kolejne osoby, które czują podobnie, które pragną tego samego, które odkrywają własny prawdziwy potencjał, niewychwycony przez żadną korporację, niezauważony przez rodzinę, przez przyjaciół, przez bliskich. Oczywiście jest to czas rozłamu, wręcz poćwiartowania człowieka, odcięcia go od tego, do czego był przyzwyczajony. Nawet jeśli relacje były toksyczne, to jednak były. Dzisiaj bardzo świat się dzieli i to nie ustąpi. Ten poziom będzie się toczył i trwał do samego końca. Jeśli macie teraz etap, który jest dla Was bolesny, rozstań różnych z ludźmi, do których byliście przekonani, że są bardzo podobni do Was. Ten czas przycisnął wszystko tak mocno, że nikt już nie potrafi udawać. Każdy jest tylko tym, kim jest i nikim innym nie potrafi być. Już nie ma miejsca na pozory, na maski, na politykę w znaczeniu dyplomacji, trzymania różnych relacji. Dzisiaj każdy już potrzebuje być tylko sobą. To jest czas wyborów. Po prostu tak. Wyborów. Tego najważniejszego. Tego najważniejszego wyboru.
I też niezwykłe jest to, jak ten czas wyeksponował z ogromną mocą to, kim każdy z nas jest. No to przecież nie koniec procesu. Dopiero to jest rozgrzewka w tym momencie. Rozgrzewka. To się zacznie, rozgrzewamy się, ale nie mogę doczekać się już, kiedy to się zacznie tak naprawdę. No. Mamy dużo pracy, Edi. Mamy dużo pracy. Ale pięknej pracy. Przepięknej pracy. Bo nie ma nic piękniejszego niż rozwijać dzieło boskie, umacniać i wspierać to, co jest tak piękne, zawsze było piękne i zawsze zasługiwało na ochronę, na podziw i na to, żebyśmy wszyscy rozumieli, skąd przyszliśmy, dokąd wracamy, po co tu jesteśmy. Bo niestety nadal wielu ludzi myśli, że jest tutaj po to, żeby wziąć kredyt i zbudować dom. Może raczej zamek z piasku. Dokładnie. Brawo. Piękny czas, cudownie. Piękny czas, magiczny. Jeśli ktoś nosił w sobie emocje złości, one jeszcze bardziej zostały wyeksponowane po tym roku. Jeśli ktoś nosił się z jakimiś zamiarami, jeszcze bardziej to zostało wyeksponowane. Jeśli ktoś miał w sobie czyste, piękne serce dziecka, to ono wreszcie doszło do głosu. I tak dalej, i tak dalej. To, co w nas jest najsilniejsze, jest coraz bardziej wyeksponowane przez to ciśnienie, które narosło. Przez to, co wymusza na nas wszechświat i wszystkie zmiany. I tak jak bolą te narodziny, o których mówiłam, ten poród, tak ten proces oczyszczenia sumień, życia i pojęcia i zrozumienia bardzo głębokiego, czym i kim jesteśmy, nie może być takim zwykłym procesem przy herbacie. Nie dowiemy się także tego z książek, ani z opowieści innych ludzi. Musimy każdy z nas indywidualnie, a także kolektywnie, wspólnie, musimy poczuć głęboki ciężar gatunkowy tego, w czym bierzemy udział. Przekazujmy światełko dalej, ale nie zmuszajmy nikogo do niczego. Akceptujmy wszystkie wybory. A poza tym to jest czas, w którym nie powinniśmy już zastanawiać się, czy budzić owce. My musimy po prostu budzić teraz pozostałe śpiące lwy. Tak. No więc lwy, przypomnijcie sobie, kim jesteście i ryczcie z całej siły. Tak. Jesteście potrzebni. Każdy z was, każda poczujcie kropla, moc. Poczujcie każda moc, kropla się liczy. Coś nadzwyczajnego ten zachód słońca. Pięknie. Ale mieliśmy szczęście, co? Cudownie. Kolejny piękny dzień, a ja za chwilę wracam znowu do tego huku, chaosu, harmideru. No ale tylko na chwilę. Mhm. No. Wszystko jest dobrze. A i pamiętajcie, wszyscy powinniśmy pamiętać, że to my wybraliśmy sobie ten czas i to miejsce. Tak? Tak. I bardzo, bardzo wiele dusz stało w kolejce. I tutaj przyszły tylko najmądrzejsze i najbardziej odważne. I najbardziej światłe, najbardziej tak gotowe. Można więc założyć, że jeśli tyle było ochotników niezwykłych istot światła, to zeszli nie dlatego, że wiedzieli, że przegrają, tylko chcieli poczuć zwycięstwo światłości. Tak. Doprowadzić do tego zwycięstwa. Chciały poczuć smak zwycięstwa. Pamiętajmy także z pełnym zaufaniem do procesu, że jeśli coś jest już takie mocno, użyję może brzydkiego słowa, zgniłe,
musi się po prostu rozpaść do końca, do końca. Żeby zasiać nowe ziarno, trzeba spalić to, co było zbudowane w jakiejś przestrzeni. Musi runąć do końca, potem trzeba będzie posprzątać, dać chwilę wytchnienia, zagrabić, podlać. Tutaj pasuje dobrze cytat Dietera Brouwersa, że nowy porządek może powstać tylko wtedy, gdy stary przejdzie przez maksimum chaosu. No i to właśnie. Nie jest wykluczone, że to maksimum jeszcze nie zostało osiągnięte. Coś tak czuję, że to będzie jesienią, ale wiedzmy, że to maksimum musi przyjść, żeby powstał nowy porządek. My wybieramy nowy porządek. Prawda? Zdecydowanie tak. A zatem lepiej już teraz przygotować się siebie i oderwać siebie od wielu rzeczy, które są już nam niepotrzebne. Mieć zawsze taką, ja to nazywam taką apteczkę życia z rzeczami, które możemy zawsze ze sobą zabrać i które nam wesprą nas w razie czego w różnych sytuacjach, ewentualnie skrajnych sytuacjach, na to też zawsze warto być przygotowanym, szczególnie w maksimumie chaosu. Tak. Ten czas ostatniego półtorej roku pokazał, że w zasadzie wszystko jest możliwe, dlatego nasza mądrość niech będzie polegała na tym, że pozyskamy spokój, bo będziemy przygotowani, przewidując wszystkie ewentualności. Warto sobie po prostu odłożyć gdzieś do złotej skrzyneczki, do szuflady, do garażu, do walizki. Takie rzeczy, które zawsze można szybko wziąć i iść przed siebie. Nie zapominajmy o ulubionej książce oczywiście też. Oczywiście. No i kremie. No i może warto sprawdzić przydatność produktów spożywczych, żeby nie były przeterminowane. Na wszelki wypadek parę latarek, świeczki, koc. Coś na pająki. Tak, bo może przyjdzie konieczność pobawić się przez 2-3 tygodnie w harcerzu po prostu gdzieś. Na przykład. No. I co wtedy by było potrzebne? Pomyślcie, co wtedy potrzebowalibyście, żeby móc być zupełnie niezależnym od nikogo przez kilka tygodni? Co byłoby potrzebne? Do takiej zabawy. Listę, do takiej zabawy. Tak, przemyślcie sobie i stwórzcie taką listę. Podeślijcie nam swoją listę, może nam się też coś... Może o czymś zapomnieliśmy. No właśnie, może o czymś zapomnieliśmy. W ten sposób też możemy pozyskać taki ogromny spokój i zatroszczyć się o siebie tak, jak inni się o nas nie troszczą. Bo mają inny cel raczej. Ale my, używając naszej mądrości, naszych podpowiedzi z zewnątrz, możemy po prostu wyprzedzić ich. Nie zapominajmy też, że to wszystko, co się dzieje w tak zwanym świecie zewnętrznym, służy naszemu przebudzeniu. W jednej z rozmów Dieter przytoczył bardzo fajne porównanie. Całe życie staliśmy w celi więziennej, przed zakratowanym oknem i spoglądaliśmy na słońce. Nie wiedząc, że od jakiegoś czasu te drzwi celi są otwarte. Teraz to, co się dzieje na świecie, Dieter porównał do pożaru w korytarzu więziennym. Wow. Jest po to, żebyśmy po prostu zobaczyli, że te drzwi są otwarte. Wow. Wspaniałe. I po prostu wyszli. Na wolność. Opuścili. Bo cela może być też strefą komfortu, niestety. Dla wielu jest.
Trochę też trzeba przyznać, że cywilizacja ostatnich, przynajmniej ostatnie 100 lat, te programy, które przygotowano, zasadzek różnych przeciwko ludzkości, opierają się w dużym stopniu o rozleniwienie ludzi. Aby ludzie przestali myśleć samodzielnie, aby przekonać ich, że nie trzeba myśleć samodzielnie, nie warto, że samemu to można tylko źle wymyśleć. Lepiej się oprzeć o kogoś, o coś. Od prostych do osobistych decyzji, od codziennych przez życiowe. Wielu z nas uległo temu rozleniwieniu. A teraz możemy sobie przypomnieć, jak używać własnego intelektu, przekonań, intuicji, wrażliwości, mądrości, przeczuwania. I hej, przygodo! Hej, przygodo. Na dzisiaj zaplanowaliśmy sobie jeszcze obejrzeć film Atlas Chmur. Widziałem go 4 razy, ale za każdym razem odkrywam nowe pokłady. Tam jest zawarte. Ed jeszcze nie widziałem. No właśnie. No, więc... Bardzo jestem ciekawa. Co za niezwykły czas. Wielki przywilej, że możemy tutaj być. Bo możemy zdecydować o przyszłości świata. Duża rola. Odpowiedzialna dla każdego z nas. No ale pamiętajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za świat, za swój świat. Każdy tworzy swój świat. Tak. Jest wielu czarnowidzów, jeśli włączymy sobie na YouTubie tam kilku. Czasami się wyświetlają. Już mówiłem kiedyś o tym, ale warto przypomnieć, że każdy z nich tworzy swój świat, do którego zaprasza. Innych. Teraz to jest też kwestia wyboru. Tak, czy idziemy za nim, czy wybieramy coś innego. Wybór. Jeszcze nigdy kwestia wyboru nie była tak ważna jak teraz. Tak, nawet napisałam kiedyś pod którymś z moich postów, że to jest chyba ostatnia i ostateczna lekcja pojęcia tego, czym ta wolna wola jest. I na czym polega siła tej mocy i wolności, którą dostaliśmy poprzez wolną wolę. Jak należy jej użyć i że w ogóle należy z niej skorzystać przez całe życie, ale szczególnie teraz, to jest ostatnia chyba lekcja już. Jak właściwie użyć mocy nadanej przez naszego Stwórcę, każdemu z nas. Tak, bo ta moc dociera do nas cały czas, non-stop. I tworzymy, chcemy czy nie chcemy, świadomie lub podświadomie. I to jest też kwestia następnego wyboru. Tak? Wszystko, co widzimy w świecie zewnętrznym, tak zwanym zewnętrznym, przyłożyliśmy do tego ręce. Więc to był też proces twórczy. Więc nie potępiajmy tego, naszych efektów, no bo automatycznie byśmy potępili siebie, twórcę. Po co? Uczymy się. To są doświadczenia, które były niezbędne na ścieżce naszego rozwoju i wzrostu. Ale teraz po prostu możemy za to wszystko podziękować i wybrać inaczej. Zacząć tworzyć świadomie. Każde doświadczenie, szczególnie to trudne, to inaczej mówiąc umiejętność, którą zdobywamy przez doświadczenie. I teraz zamiast gniewać się na przeszłość i na siebie i na własne wybory, podziękujmy każdy z osobna za wszystkie te wybory nasze, świadome lub nie, dlatego że dopóki wyciągnęliśmy z tego naukę, która teraz nam posłuży, to widocznie temu służyły te doświadczenia. Im więcej lekcji, tym więcej umiejętności zdobytych. Każda z tych umiejętności się przyda. Koniecznie powinniśmy stać się świadomi swojej mocy. To było zawsze ważne, ale w tym momencie bez tego już po prostu się nie da. Mhm. Tutaj pomaga bardzo fajne stwierdzenie. Cytat z Kursu Cudów, który chodzi za mną bardzo często ostatnio. Ojciec i ja jedno jesteśmy. Tak. No, jeśli pamiętać o tym,
jest wtedy łatwe. Pamiętajcie też, że jeśli wy nie zdecydujecie o czymś, ktoś zdecyduje za was. Dokładnie. Więc jeśli przestrzeń waszego życia wypełniona jest świadomą, świadomym podążaniem, świadomą decyzją, wyborem, to nie pozostawia to przestrzeni na zabawę dla innych, na ich interpretację, bo wy wyznaczacie własną interpretację, własny scenariusz. I to jest ta olbrzymia moc i przywilej. Korzystajcie z tego. Ostatnio napisałam pod którymś z postów, dokładnie tak samo jak zmieniasz numer telefonu, adres zamieszkania, grono znajomych, dietę, tak samo możesz zmienić ścieżkę życia. To jest tylko kwestia decyzji i planu, który za tym pójdzie. Zamiast marzyć i narzekać, że coś się nie realizuje, zamieńcie te marzenia na postanowienia. Wyznaczcie plan pracy i zrealizujcie to krok po kroku. Czy wy to widzicie? Czy wy to wszyscy widzicie? Przepięknie. Czas, żeby się wzajemnie odnaleźć. Żebyście się wy między sobą odnajdywali. Łączyli. Zmieniali poglądy, kontakty. Uczyli się siebie. Wspierali wzajemnie. Prawda? To jest ważne. To jest najważniejsze. Zjednoczeni. Jak zjednoczone królestwo. Tak jest. Pięknych dusz. Światła. Niektóre z nich wiedziały od początku, że są istotami światła, niektóre dowiadują się teraz, w obliczu kontrastu. Nagle, dopiero teraz widać lepiej. Choćby przez takie proste reakcje. Zaraz, zaraz, to nie jest mój świat. Ja tego nie chciałam, ja chciałam czegoś innego. A czego chcieliśmy? Wystarczy szczerze sobie odpowiedzieć na to pytanie. Chcemy szczęścia, spełnienia. Dla nas samych, dla wszystkich ludzi, których kochamy. Harmonii, scalenia, synchronizacji, telepatii. Prawdy. Prawdy. Bliskości z istotami, które odeszły, które były nam bliskie. To także jest możliwe przecież. Niektórzy już doświadczyli wielokrotnie. Materia okazuje się, że nigdy nie istniała. Stanowi tylko pozorny tak, opór. Nawet jeden z noblistów stwierdził, że materia zachowuje się tylko tak, jakby była twardą i solidna. Dokładnie. Tak na dobrą sprawę jest. Wszystko jest energią. A energia podąża za naszą uwagą. No i teraz higiena myśli. Na dzisiaj to jest podstawowa sprawa. Odłączmy kroplówkę telewizyjną. Spójrzmy na zachód słońca albo na wschód. Na jezioro, na te ptaki, na kaczki, łabędzie. To jest bardzo ważne, czym dokarmiamy duszę codziennie. Tak jak zwracamy uwagę na to, ile kalorii jemy, albo w ogóle czym pożywiamy nasze ciało fizyczne, to także ma wpływ na to, czy to ciało nam służy we właściwy sposób. Jeszcze ważniejsze jest w tej chwili, czym pożywiacie ducha, duszę. Te wybory są ważne, szczególnie przed snem. Z czym zaśniesz, z tym się obudzisz. I rano, kiedy umysł jest najbardziej wypoczęty, zresetowany, gotowy do odnowu wszelkiego, do nowych postanowień. Jest najsilniejszy rano, najczystszy.
oto zakończyliśmy wspólnie przepiękny dzień. Atlas chmurek i popatrz, to są chmury. Chyba dziś te prawdziwe chmury. Chyba tutaj nie dotarły dzisiaj żadne inne, preparowane. Nie, wyglądają zupełnie naturalnie. Tak. No cóż, żegnamy się na dzisiaj i będziemy kontynuować chyba, co? Zdecydowanie tak. Cudownie. Życzymy Wam pięknych przemyśleń, olśnień, zachwytów, pewności siebie, umocnienia duszy, wiary w to, że możecie uzdrowić całe swoje życie, siebie samych, że materia nie jest żadną przeszkodą, że wszystko to połączone, zależne od siebie. I że nowa ziemia już jest. Jak widać. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, jestem kochani. Bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem. Cudownie. Z waszym Tomaszem Kieszkowskim. Trochę waszym, trochę i moim. I z waszą Edi Górniak. Cudownie. Dziękujemy. Pa, pa, kochani. Do usłyszenia ponownie. Niech moc będzie z wami. Moc będzie z nami i z wami i ze wszystkim. Właśnie.